Przechowywanie wspomnień w postaci layoutów scrapbookingowych. To właśnie będzie tematem dzisiejszego tutorialu. Witajcie na kanale Craftvena, z tej strony Dominika, karta wstępu. I już na samym początku chciałabym Wam pokazać moją małą kolekcję layoutów. Jeżeli wrócimy do historii scrapbookingu, to dowiemy się właśnie, że layouty to była taka pierwotna forma, dzięki której można było przechowywać wspomnienia. Tworzyło je się właśnie na arkuszach papieru, ozdabiało różnymi dodatkami, naklejało zdjęcia. Oczywiście w ramach upływu czasu ten scrapbooking się zmieniał, a układanie samych layoutów także, myślę, wskoczyło na zupełnie inny poziom. Ja w swojej kolekcji mam kilka layoutów, takich typowo ślubnych, bo przygotowywałam je właśnie z okazji rocznic ślubu, na taką, wiecie, pamiątkę. Przygotowywałam też kilka inspiracji layoutowych, mam też layout, który wykonywałam w ramach mojego warsztatu. Właśnie tu jest taka piękna kompozycja ślubna ze zdjęciem. Tutaj na przykład możecie zobaczyć layout, który wykonałam dla mojego męża z okazji urodzin, ale też dnia taty, bo akurat są blisko siebie. Layouty wykonywałam w naprawdę bardzo różnych stylach i o bardzo różnej objętości. Możecie u mnie zobaczyć layouty, które są bardzo cieniutkie, ale też niesamowicie bogato zdobione, tak jak na przykład tutaj, na którym się bardzo wiele dzieje. Są kwiaty prymowe, foremki z masy lekkiej, wiecie, takie wyciski. Do tego jeszcze jest nawet koroneczka taka z serwetki naklejona. Generalnie bardzo lubię robić layouty na papierach Minty Papers i w tamtym czasie także na papierach AB Studio. Kiedy sięgniemy do historii scrapbookingu, możemy się dowiedzieć, że była to bardzo fajna forma na przechowywanie wspomnień i w zasadzie od tego to wszystko się zaczęło. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię kolekcjonować zdjęcia, mam w swoim domu bardzo wiele albumów, jednak jestem w tej kwestii tradycjonalistką, bo zdecydowanie bardziej wolę oglądać zdjęcia w takiej formie wydrukowanej niż na komputerze. Do przygotowania tego projektu będę używała kolekcji Minty Papers Golden Days. To jest jedna z piękniejszych jesiennych kolekcji wypuszczonych przez tę firmę. I generalnie podoba mi się tutaj w niej wszystko, bo są przepiękne kompozycje, są piękne odcienie pomarańczu, są dynie i jest ogólnie tutaj naprawdę niesamowity jesienny klimat utrzymany. Papiery Minty Papers bardzo są charakterystyczne i bardzo wiele zawierają w sobie takich teł, które się idealnie nadają do tworzenia layoutów. To właśnie na ich podstawie możecie budować swoją kompozycję. Ja dzisiaj pójdę krok dalej i pokażę Wam, jak zrobić swoje tło, wykorzystując takie, powiedziałabym, papiery bazowe. Bardzo często w papierach Minty Papers zdarza się to, że mamy bardzo taką bujną kompozycję, a na odwrocie mamy już takie spokojniejsze tła, jakieś delikatne teksturki, jakieś krateczki, paseczki. Tutaj mamy też tablicę korkową, możecie zobaczyć. Ja właśnie te dwa arkusze będę chciała ze sobą połączyć. Wybrałam sobie papier bazowy, czyli właśnie ten korek i papier, a ten w formacie 30,5 na 30,5, przedarłam sobie w połowie. Specjalnie zrobiłam to w taki artystyczny sposób, nie mówiąc niechlujny, bo zależało mi na tym, żeby było po prostu widać te przedarcia. Nie zależy mi tutaj na tym, żeby to wszystko, wiecie, pięknie wycinać trymerem pod linijeczkę. Zależy mi na tym, żeby utrzymać tutaj właśnie taki artystyczny klimat, bo ten layout, który razem sobie stworzymy, będzie właśnie taki bardziej wymagający. Pokażę Wam po prostu kilka technik, które będziecie sobie mogli użyć, tworząc właśnie swój layout. Oczywiście wszystkie użyte produkty, a nawet jeżeli jakichś produktów nie ma, no to ja wrzucam Wam zawsze zamienniki, znajdą się w opisie do tego filmu. I już na samym początku używam maski. Maski, którą na pewno dobrze znacie, ponieważ jej bardzo często używam. Jest to maska od Minty Creativa w formie właśnie takiej cegiełki.
Zachęcam Was do tego, żeby tworzyć pracę dla siebie, nie tylko dlatego, że chcecie coś komuś sprzedać albo bo ktoś Was o coś poprosił, ale właśnie po to, żeby sobie siąść i umilić czas. Myślę, że to jest w ogóle podstawa tego, żeby przy tej pracy się świetnie bawić samemu ze sobą. Dlatego właśnie w ogóle nie przejmuję się tym, czy coś będzie do siebie pasowało, eksperymentuję. I zobaczcie, mamy tutaj kratkę, mamy neutralny korek, a ja do tego wszystkiego daję jeszcze cegiełkę. I sama jestem ciekawa właśnie, jak to wyjdzie, jednak wybrałam specjalnie taką maskę po to, żeby Wam pokazać, jak korzystać właśnie z szablonów, ale jednocześnie ten wzór jest na tyle neutralny, że nawet jak coś mi tutaj, w sensie będę chciała na przykład zmienić koncepcję, to naprawdę nic mi się tutaj nie stanie. Wzór przez maskę nakładam sobie właśnie na środkowej części tego layoutu, ale także w lewym dolnym rogu. Wy nakładając swoją pastę przez szablon, możecie także tej techniki użyć, ale możecie także spróbować ułożyć coś w prawym górnym rogu i na przykład w lewym dolnym. Dzięki temu będziecie mieć takie pole do tego, żeby sobie rozciągać kompozycję na boki. Zresztą za chwilkę zobaczycie, jak ja to robię. Jeśli będziecie chcieli bardziej mediować, polecam przed nałożeniem pasty strukturalnej zagessować sobie całą powierzchnię transparentnym gesso i oczywiście wszystko dobrze wysuszyć. Ja w tym projekcie będę używała, robiła takie delikatne chlapania, tak więc nie widzę potrzeby, żeby tą całą powierzchnię gessować. Natomiast jeżeli Wy byście chcieli pobawić się mediami, zachęcam serdecznie Was do tego, żeby później się Wam nic nie powyginało. Media zaczną reagować z papierem, no i niestety on się będzie nieestetycznie falował. Natomiast przy tej ilości, którą ja tutaj sobie nałożyłam, w ogóle mi to nie przeszkadza. W kolekcji Golden Days mamy taką bardzo piękną okładeczkę i tam jest wiele elementów do wycinania, ale także możemy właśnie z niej skorzystać. Ja natomiast mam papierowe die-cutsy z kolekcji Grandma's Attic i ona mi się bardzo podoba, bo tam ma wiele takich tagów. Mogłabym sobie oczywiście je sama zrobić, ale wolę skorzystać z tych papierowych dodatków. Jednakże na sklepie już ich nie ma, ale mamy jeszcze bloczek papierów właśnie z Grandma's Attic i tam właśnie te papierowe die-cutsy jak najbardziej sobie możecie zrobić sami. Ten bloczek nie jest jakoś specjalnie drogi, a ma właśnie kilka tych stron z elementami do wycinania, tak więc jeżeli byście chcieli skorzystać właśnie z tego pomysłu, to zachęcam, żeby sobie znaleźć właśnie w opisie do tego filmu akurat ten link i z niego skorzystać. Pamiętajcie, że przy tworzeniu tego layoutu nie musicie korzystać akurat z tych kolekcji, które ja mam tutaj. Możecie wziąć naprawdę jakąkolwiek kolekcję Minta i Papers lub innego producenta, który akurat Wam się nawinie, powiedzmy to tak. Mi bardziej chodziło o to, żeby Wam pokazać właśnie na tych papierach uniwersalność właśnie tych grafik, jak możemy sobie fajnie połączyć takie zwykłe na pozór teksturki z bardzo kwiecistymi die-cutsami oraz takimi zakładkami w stylu vintage. Powybierałam sobie co fajniejsze papierowe die-cutsy, są tam kwiatuszki, jakieś banerki, mnóstwo jakichś takich zakładeczek, no i motylków moich ukochanych, ale będę chciała także zająć się moim zdjęciem. To jest kolejne zdjęcie ślubne moje i mojego męża, które właśnie wykonuję w postaci tego layoutu, żeby sobie tak uczcić w pewien sposób naszą siódmą rocznicę ślubu. Z racji tego, że sesja zdjęcia miała miejsce w październiku, ta jesienna kolekcja zdecydowanie skradła moje serce i postanowiłam odbiec od takiego ślubnego stricte tematu, a skupiłam się właśnie bardziej na klimacie. Wzięłam sobie także kolejny arkusz, ten już jest zupełnie inny, taki niebiesko-biały. Myślę, że bardzo fajny kontrast zrobi tutaj, kiedy
przyłożę sobie chociażby to zdjęcie. I tutaj na samym początku troszeczkę popełniłam faux pas, bo sobie wzięłam za cienką taśmę, tak więc tutaj nie musicie używać właśnie takiej cieniutkiej, w sensie niskiej, możecie zdecydowanie wyżej podnieść to zdjęcie, tylko po to, żeby później kompozycja także nie była płaska, żebyście mogli ją dystansować, bo jeżeli zrobicie coś takiego jak właśnie ja teraz, czyli przykleicie zdjęcie na zbyt niskich dystansach, no to wtedy, jak będziecie budować kompozycję, no nie poszalejecie za bardzo w górę, no bo po prostu to nie będzie dobrze wyglądało. Fajnie by było, jakby to zdjęcie jednak wyróżniało się taką wysokością i było najwyższym, albo przynajmniej prawie najwyższym elementem całej tej naszej układanki layoutowej. Ja sobie poza kadrem oczywiście podmieniłam tą taśmę, przykleiłam znacznie grubszą, ale teraz jeszcze możecie zobaczyć, jak sobie tak mniej więcej układam kompozycję wokół tego zdjęcia. Czyli zobaczcie, przykleiłam sobie na początku dwa arkusze, wyznaczyłam taki jakby środek naszego projektu, do tego dodałam maskę i nałożyłam przez nią pastę strukturalną w takich bardzo nierównomiernych odstępach. Po środku tego projektu przyczepiłam sobie zdjęcie, przykleiłam je na taśmę dystansową, a w następnej kolejności, opierając się na tej masce, na tej paście strukturalnej przeciśniętej przez maskę, wyznaczam sobie cały kierunek mojego layoutu. Myślę, że jest to właśnie bardzo fajny sposób, żeby używać jednak tej pasty strukturalnej albo przynajmniej szablonu, który możecie nałożyć, nie wiem, także za pomocą na przykład tuszy, distress, jakiś mgiełek. Wtedy sobie właśnie wyznaczacie dosłownie cały kształt layoutu. Myślę, że właśnie fajnym sposobem jest także to, żeby nie zasłaniać całej tej naszej pasty, ale także wykorzystać inne die-cuty, jakieś kompozycje kwiatowe i wychodzić dosłownie poza ramy tej struktury naszej. Ja jak zawsze zaczynam od naklejenia takich największych kompozycji kwiatowych i do nich właśnie podczepiam różnego rodzaju inne kształty. Bardzo, bardzo lubię używać w projektach tego typu, co na przykład layout, różnych takich tagów i banerków. Wcześniej mogliście zobaczyć także bileciki, to są nowości od Craft & You, czyli nowego producenta, który wskoczył na półki Craftweny. Jeżeli nawet nie macie właśnie tego typu die-cutsów, możecie je sobie zrobić sami. Dlatego Was zachęcam do tego, żebyście na przykład zobaczyli mój poprzedni film, w którym robiłam wpis do Art Journala i tam właśnie pokazywałam, jak zrobić dzięki tym stempelkom banerki, takie bileciki, które możecie sobie później umieszczać w różnego rodzaju kompozycjach. To nie muszą być tylko artystyczne wpisy do Art Journala lub layouty, ale także z powodzeniem możecie sobie je używać na przykład do kartek. Moje kompozycje kwiatowe są już poprzyklejane, zaznaczyłam sobie mniej więcej obszar, w którym chciałabym, żeby ta cała kompozycja się znajdowała i bardzo fajną rolę właśnie odgrywają tutaj te bileciki. Jeszcze raz o nich wspominam, jeżeli ich nie macie, możecie sobie je z powodzeniem zrobić samemu. Jak możecie zauważyć, cała ta kompozycja bardziej rozchodzi mi się na boki niż góra-dół i to mi się właśnie w niej podoba, że tak naprawdę ten punkt góra-dół wyznaczyłam sobie tylko i wyłącznie za pomocą wcześniej naklejonego arkusza. Czyli zrobiłam arkusz na arkusz, nakleiłam go sobie za pomocą zwykłego kleju, Wy możecie użyć także kleju scrapbookingowego, chyba że wcześniej sobie zagessowaliście powierzchnię, możecie także użyć żel medium. Wszystko tutaj jest dozwolone, blokuje Was tylko Wasza kreatywność, więc jeżeli nie chcecie jej blokować, korzystajcie, twórzcie i wykorzystujcie wszystko dosłownie, co przychodzi Wam do głowy w aktualnym czasie. Wszystkie te moje papierowe die-cuty naklejam sobie przeważnie na taśmę dystansową. Pamiętam tylko, żeby mnie nie poniosła za bardzo wyobraźnia, żebym nie zrobiła zbyt wysokich kompozycji, bo jednak nie chciałabym, żeby wychodziły ponad wysokość mojego zdjęcia. I możecie też zauważyć, że ja tą taśmę przecinam nożyczkami
I możecie sobie zadać pytanie, dlaczego nie używam nożyczek Tima Holtza, skoro one są takie fajne, ostre i w ogóle. No właśnie dlatego, że korzystam z taśmy piankowej, którą także możecie dostać w sklepie Kraftwena. To jest taka bardzo długa taśma, potocznie nazywamy ją płytą, bo jest naprawdę bardzo duża, dopóki jej nie zużyjemy. I ja akurat używam tutaj nożyczek, które to są tak zwane non-sticky, czyli one mają taką powierzchnię, która powoduje, że nie przykleja nam się aż tak bardzo klej. Jeżeli użyłabym nożyczek od Tima, mogłabym je narazić na to, że po prostu w jakiś sposób mi się zniszczą, bo klej po prostu powchodzi w te wszystkie ząbki, które się na tych ostrzach znajdują. Tutaj przez chwilkę mogliście zobaczyć, że używam sobie Distress Spritz w kolorze takiej przepięknej marmolady. Swoją drogą pojawiły się w sklepach już nowe odcienie Distress Spritz, więc naprawdę ja się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, które to są, bo przyznam szczerze, że mam na nich chrapkę. Są przepiękne z tego względu, że się niesamowicie błyszczą. Jeżeli chcemy dodać właśnie takiego blasku do naszego projektu, to bardzo fajnym sposobem są właśnie Distress Spritz. Mogliście także zobaczyć, że nakleiłam sobie taki duży tekturkowy napis Together. Wiadomo, z czym to wszystko będzie związane. Jesteśmy 7 lat razem po ślubie, więc to ma po prostu nawiązywać do naszej kolejnej rocznicy ślubu. Żeby dodać takiej jasności do tego projektu, żeby nie było, wiecie, tak czerwono, to jeszcze tutaj robię chlapania z mojego naprawdę jednego z ulubionych kolorów, czyli białego, i to jest Picket Fancy Distress Stain, i to są takie bardzo fajne farbki w formie mgiełek, które właśnie możemy wykorzystywać na różne sposoby. Możemy sobie nimi chlapania robić, możemy także je psikać bezpośrednio z tego atomizera i w ten sposób korzystać z ich ukrytych funkcji. Ukrytych w tym sensie, że mają psikacz i można nimi właśnie psiukać, ale jeżeli nie chcecie tego robić, możecie po prostu nimi zrobić chlapania i to będzie też przepiękne. Tutaj moja mała uwaga, bo wymyśliłam sobie właśnie, że użyję także kolejnych stempli od Craft & You, i to właśnie są stempelki w formie właśnie takiego pisma, jakichś bilecików. I jeżeli będziecie chcieli ich używać, to pamiętajcie, żeby wcześniejszą mgiełkę, którą sobie zrobicie chlapania, żeby to dobrze wysuszyć. Ja mogłam w zasadzie to zrobić na sam koniec i to też Wam w zasadzie dedykuję, żeby sobie zrobić taki utarty schemat, że jednak chlapania robimy na samym końcu. Ale widzicie, ja myślałam, że ten projekt już sobie skończyłam, ale jednak przypomniałam sobie, że fajnie by było tutaj jeszcze użyć kredek Distress Crayons, które są niesamowicie mięciutkie i bardzo fajnie się przy takiej ciepłocie ciała rozprowadzają po papierze. Ja właśnie zastanawiałam się, których kolorków mam sobie użyć, i tak zdecydowałam się właśnie na taki jaśniutki żółty. Do tego mam jeszcze czerwień, Lumberjack Flat bodajże. I słuchajcie, muszę Wam w ogóle wspomnieć, że próbniki tych kredek też są na kanale Kraftwena. Przygotowywałam jakiś czas temu film o nich, a przynajmniej z ich użyciem, o takich produktach Distress, więc jeżeli macie ochotę, to też Was tam serdecznie zapraszam, żeby właśnie podejrzeć sobie, jakie kolorki w nich są i dzięki temu dowiedzieć się o nich więcej. Już któryś raz też pokazuję Wam ten biały pisak od Royal Talents i muszę Wam powiedzieć, że ja go bardzo lubię używać w Art Journal, bo on robi taką delikatną poświatę, no i dzięki temu możemy sobie takie coś nowego wrzucić w ten projekt. Ja tutaj akurat używam takiego szablonu kółeczek, dorysowałam sobie takie też mieniące się gwiazdeczki, żeby, wiecie, było tak magicznie. No i całość, muszę powiedzieć, że mi się bardzo podoba. W zasadzie to już jest koniec tego projektu, więc z tego miejsca chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować
podziękować za ten czas wspólny. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że wyciągniecie z niego jak najwięcej. Jestem ciekawa właśnie, czy przygotujecie jakiś swój layout. Jeżeli tak, to oczywiście oznaczajcie nas na swoich mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, gdzie tylko chcecie. I my chętnie tam do Was zajrzymy, żeby właśnie wiedzieć, co też u Was się dzieje. Czekamy, kochani, na Wasze komentarze, na Wasze łapki w górę. Mam nadzieję, że filmy, które przygotowujemy razem z całym DT, się Wam podobają i że czerpiecie z nich jak najwięcej wiedzy, bo właśnie o to tutaj chodzi. Ja z tego miejsca Wam bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Dominika, karta wstępu.